Dzień dobry, witamy kibiców Czarnych Koszul. Naszym gościem dzisiaj trener Krzysztof Chrobak. Podsumujemy sobie krótko razem ten sezon 2017-2018. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry, witam serdecznie. Może tak najpierw zaczniemy od sprawy niezwiązanej z Polonią, chociaż Polonia znaczy Polska i na pewno śledzi Pan zmagania mundialowe. Mogę zapytać o Pana oczekiwania wobec naszej drużyny na najbliższym mundialu. Jak Pan widzi nasze szanse w tej grupie? No ja myślę, że z grupy wyjdziemy. Co dalej, trudno powiedzieć, bo to też zależy, na kogo trafimy. Natomiast no, mamy w tej chwili duży potencjał kadrowy. Jest to już bardzo doświadczony zespół, ograny zespół i wydaje mi się, że na tyle ułożony i taktycznie i również z takim potencjałem, że w tej grupie powinniśmy sobie dać radę. Okej, to wracając na ziemię do naszego podwórka Polonii, które zna Pan bardzo dobrze, bo tutaj zdradzimy z zakulis, podszedł Pan tutaj do jednej wyrwy w murawie i powiedział, to Daniel Choroś, czyli poznał Pan tych zawodników zdecydowanie dość dobrze przez tę całą rundę. No takie było zadanie, mieliśmy przez ten sezon dokładnie się poznać i podjąć pewne decyzje dotyczące dalszych współpracy czy dalszych planów. No, w związku z tym no, również widząc niektóre tutaj braki murawy, no również mniej więcej jestem w stanie określić, kto w tym terenie, że tak powiem, narozrabiał. No. W takim razie tak w przerwie, po pierwszej rundzie zaznaczył Pan, że chciałby Pan, żeby ta runda wiosenna była lepsza sportowo niż ta jesienna. Po statystykach widać, że więcej bramek strzelonych, niestety też więcej straconych. Czy to było takie założenie Pana, żeby w tę rundę wejść bardziej ofensywnie? Czy Pan jakby z punktu trenerskiego ocenia tę rundę na plus sportowo? Tak, sportowo oceniam na plus i tak jak mówiłem podczas podsumowania rundy jesiennej, no naszym zadaniem oprócz takiej typowej, standardowej pracy było to, żeby ta runda przyniosła lepsze efekty. Lepsze efekty głównie punktowe, ale również mieliśmy taki duży niedosyt, jeżeli chodzi właśnie o skuteczność. Mieliśmy dużo remisów w rundzie jesiennej. No i to zależało mi na podniesieniu jakości gry. Moim zdaniem uzyskaliśmy ten efekt. Uważam, że była to pod każdym względem lepsza runda. Zdecydowanie te statystyki punktowe podwyższyliśmy. Co prawda jest to 8 punktów więcej. Wydaje mi się, że można było troszkę zrobić więcej, ale trzeba się z tego cieszyć. Również lepsza skuteczność. Martwi ta większa liczba straconych bramek. Nie było to założeniem. Natomiast uważam, że to w dużej mierze wynikało z faktu, że mieliśmy duże rotacje, szczególnie w linii defensywnej. One wynikały z urazów, mieliśmy kilka takich mechanicznych urazów, gdzie tutaj wypadali ci kluczowi zawodnicy. Również wielu obrońców było zagrożonych kartkami. To jeszcze jest takie dziedzictwo rundy jesiennej i właściwie wszyscy musieli też to w jakimś tam zakresie odpokutować. Więc wydaje mi się, że to miało olbrzymi wpływ właśnie, jeżeli chodzi o tą słabszą skuteczność w defensywie. To patrząc na cały sezon, no, muszę poruszyć temat spotkania z jednym z klubów z naszej ligi, który najbardziej elektryzował kibiców. Tym rywalem był Widzew Łódź. Jedno spotkanie tutaj u nas zakończone wynikiem 1-1. Po tym spotkaniu wiele komentarzy, że tak naprawdę chyba w naszej opinii ten mecz można było wygrać. Mieliśmy sporo sytuacji, chociaż oczywiście przeciwnik był bardzo wymagający. To drugie spotkanie już nieco w innym obliczu się toczyło i niestety tam nie udało nam się zdobyć punktu, ale czy to te mecze z Widzewem jakby Pana też mocniej zaelektryzowały i czuł Pan taką podniosłą atmosferę przed tymi spotkaniami wspólnie z piłkarzami? No to były dwa mecze w tym sezonie, które najbardziej były takie prestiżowe i dla zawodników, i dla klubu. Niewątpliwie to spotkanie, które rozgraliśmy jesienią na własnym boisku, było meczem, który mogliśmy rozstrzygnąć na własną korzyść. Prowadziliśmy w tym meczu, mieliśmy jeszcze sytuację, straciliśmy bramkę, z tego co pamiętam, po stałym fragmencie. Natomiast jeżeli chodzi o mecz rewanżowy w Łodzi, to był mecz, w którym nie dźwignęliśmy tego meczu w pierwszych 20-25 minutach. To był taki słabszy okres w naszej grze. W mojej ocenie chyba to była kwestia głównie związana z psychiką. Część zawodników chyba tutaj miała pewien problem właśnie związany z oswojeniem się z tą atmosferą, z presją.
i straciliśmy bramkę. Później ten mecz zdecydowanie się wyrównał. Mieliśmy w drugiej połowie sporo faz, gdzie mieliśmy pewną przewagę optyczną. Straciliśmy co prawda drugą bramkę po kontrze, ale z tej drugiej połowy jestem w miarę zadowolony, bo uważam, że zmieniło się sposób grania, że mieliśmy więcej posiadania piłki i nie ukrywam, że bardzo liczyłem, że w tym meczu chociaż ten remis wyciągniemy. Teraz takie pytanie trochę z cyklu kontrowersyjnie zadanych. Czy w trakcie meczu był taki moment w spotkaniu z Pelikanem w rundzie rewanżowej? Wielu kibiców wskazuje to spotkanie jako, powiedzmy, koniec marzeń o awansie. A czy to z Pana perspektywy było tak, że, no, zadam teraz w sposób dziwny to pytanie, obawiał Pan się w pewnym momencie włączenia walki o awans do drugiej ligi? Bo w pewnym momencie wydawało się, że ta pasca tych zwycięstw kolejnych naszych piłkarzy, to wszystko zaczęło się ładnie układać w tabeli. Wiadomo, że to było wszystko związane z dmuchaniem balonika, tak, i wiadomo, że te ambicje od początku Pan zaznaczał, że przede wszystkim chce Pan zbudować drużynę, a nie patrzeć na górnolotne cele, przynajmniej jeszcze nie w tym sezonie. I Pan jakby na ten mecz, przed meczem z Pelikanem, czuł Pan taką dodatkową presję, że kurczę, zaraz się włączymy do walki o awans i trzeba będzie zastopować grę, czy w ogóle to są jakieś abstrakcyjne komentarze? No, my bardzo żałujemy tego meczu, znaczy wyniku tego meczu z Pelikanem, ale zanim do tego przejdę, ja tego nie podchodziłem w ten sposób, że ten mecz zastopował coś, czy nie zastopował. To było takie bardzo poważne ostrzeżenie. Natomiast pierwsze mecze wygrane były nam bardzo potrzebne. One troszkę nakręcały zespół i były bardzo nam potrzebne z punktu widzenia takiej psychologicznego, że zawodnicy uwierzyli, że tą pracę, którą wykonali w zimie, że ona procentuje. Rzecz następna, w tych pierwszych meczach bardzo skuteczny był Krystian Pieczara, który się świetnie wkomponował w zespół, więc to wszystko dobrze funkcjonowało. Mecz z Pelikanem, taki mecz z rodzaju tych dziwnych, bo początek meczu z olbrzymią przewagą, praktycznie tworzyliśmy sytuację, wydawało się, że to będzie mecz, który wysoko wygramy, i tracimy bramkę po kontrze. W sumie taki mecz, gdzie nie mogę mieć jakichś wielkich pretensji do gry zespołu, bo rzeczywiście graliśmy z dużą pasją, z dużym zaangażowaniem, tworzyliśmy sporo sytuacji, mieliśmy dużą przewagę w polu, natomiast przeciwnik miał tak zwany dzień konia, przeciwnik wykorzystał do bólu stworzone sytuacje. Zdarzają się takie mecze. Cieszę się tylko z tego, że ten mecz nie spowodował pewnego takiego kryzysu w zespole, że nie spowodował tego, że zawodnicy przestali wierzyć po prostu w to, że można wygrywać, można skutecznie grać dalej. Tak jak powiedziałem, zimny prysznic, ale szybko się z tego otrząsnęliśmy i jak gdyby gdzieś te następne mecze pokazały, że stać nas na wygrywanie spotkań. To rozumiem, że jeżeli w tej chwili rozmawiamy, to możemy liczyć na to, na Pana wsparcie merytoryczne na ławce trenerskiej również w przyszłym sezonie. No, takie mam plany, że nie planowałem żadnych zmian. Jeżeli ta ławka będzie stała na miejscu, to mam nadzieję, że tam czasami usiądę na niej. Tego oczywiście wszyscy życzymy. Może takie pytanie jeszcze za wcześnie zadane, ale mimo wszystko pozwolę sobie je zadać. Jeżeli miałby Pan wskazać teraz cele na ten najbliższy sezon, wiem, że ciężko, jeżeli chodzi o sprawy kadrowe, ale zakładając optymistyczny scenariusz, że udałoby się utrzymać trzon zespołu, wzmocnić to kilkoma utalentowanymi juniorami, czy widzi Pan potencjał wśród tych zawodników, z którymi Pan miał okazję współpracować w tym sezonie na podjęcie walki o najwyższe cele? Tak, widzę taki potencjał i wydaje mi się, że wiele osób to widzi, że gdybyśmy utrzymali trzon zespołu, to najbardziej wartościowy, do tego ja miałem w planie i nawet konkretną propozycję kadrową, uzupełnili to jednym, dwoma zawodnikami, no jednego takiego gdzieś już od dawna widzę, już trochę ogranego, i całość budowali młodymi chłopakami, młodzieżowcami, to uważam, że to mógłby być zespół, który by w przyszłym sezonie mógł się włączyć do walki o te najwyższe cele.
Nie przedłużając, ale jeszcze nawiązując do jednego wątku, za chwilę mecz rezerw. Czy rezerwy to był projekt, który pan na pewno też forsował, zależało panu na tym projekcie w postaci rezerw w Polonii? Już wiemy, że udało się ten projekt utrzymać w A-klasie. Czy z perspektywy czasu przez ten sezon to było dla pana duże wsparcie w kontekście szkoleniowym, w kontekście takim pomocy, że jednak ci zawodnicy mogli się ogrywać w tej drugiej drużynie? No, patrząc na przykład Janka Balewejdera, który też tę pierwszą rundę rozegrał tam, czasami nawet grając w polu jako napastnik. Wydaje się, że mimo wszystko więcej plusów niż minusów z tej drugiej drużyny można wyciągnąć na koniec rundy. Jest to projekt, który jest nam bardzo potrzebny. Jest to projekt, który został już w jakimś sensie zapoczątkowany przez poprzednią jeszcze ekipę. Natomiast w praktyce on był tworzony od sierpnia zeszłego roku. Rodził się w wielkich bólach. Bo ta runda jesienna była bardzo trudna, mieliśmy ten początek bardzo ciężki, słabe nabory. Natomiast no, olbrzymia praca tutaj trenera Skwarka w okresie tym jesienno-zimowym dała efekty. Tutaj trener bardzo dużo pracował nad tym, żeby poprawić sytuację kadrową, żeby pozyskać nowych zawodników w wyższym potencjale. Udało się to zrobić. No i wszystko wskazuje na to, że no, punktowo utrzymaliśmy. To był cel na ten sezon. Daje nam to pewien komfort zapewnienia czasu gry zawodnikom, którzy mniej grają. Natomiast zdaję sobie sprawę, że to jest za niska klasa rozgrywkowa, żeby ona nas zadowalała. I jeżeli wszystko się dobrze ułoży, chcielibyśmy budować taki zespół, który w najbliższym sezonie powalczy o awans do Ligi Okręgowej. Okej, w takim razie życzymy samych awansów i samych sukcesów w kolejnym sezonie, no i będziemy trzymali kciuki. Dziękuję i wszystkim nam tego życzę. Dziękuję.